A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Księga Daniela 12, rozdział, werset 2. Wypełnienie się pierwszych wydarzeń opisanych w proroctwie z Księgi Daniela 12 jest gwarancją, że te zapowiedziane na czas końca bez wątpienia będą miały miejsce. Obecny czas łaski jest jak długi nawias, którego przerwa w biegu proroctwa wkrótce potrwa 2000 lat. Daje on każdemu możliwość nawrócenia się, by się schronić przed nadchodzącym sądem. Spośród ludu Daniela każdy, kto zostanie znaleziony, zapisany w księdze, zostanie wybawiony. Tak jest napisane w księdze Daniela, 12 rozdział, 1 werset. Ci, którzy zostali nazwani mądrymi, zostaną wzbudzeni do życia wiecznego, a pozostali do horroru wiecznej pogardy na hańbę i wieczne potępienie. W ten sposób dokona się czas wyznaczony na sąd. Los każdej jednostki zostanie jednoznacznie określony i nic na ziemi nie stanie na przeszkodzie w wypełnieniu się Bożych zamysłów. Nie zapominajmy, że proroctwo zawsze skupia się na Izraelu. Zawsze na Izraelu. Nawet historia pogańskich królestw jest postrzegana w odniesieniu do narodu wybranego. Jednak Boże myśli niezmiennie koncentrują się na chwale Chrystusa. Dlatego są one zapieczętowane i ukryte przed bezbożnymi, podczas gdy mądrzy są zaproszeni do ich rozumienia i zrozumienia. Zrozumiemy je również w takim stopniu, w jakim będziemy mieć w sercu chwałę Pana Jezusa. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.